No i co, proszę Państwa, tak to wygląda. Hoka hej się widziało, Janusz Pijanka. Wracam ze śniadania, ale nie chodziło o śniadanie, bo mogłem się w szanigani najeść. Proszę Państwa, wracam, bo byłem na internecie i opublikowałem Wam filmiki. Zobaczcie, tu ludzie wychodzą, jeszcze kawkę piją, a ja idę i proszę Państwa, robię... Vous avez la belle chienne, mademoiselle! Dziewczyna mi dała mój kabelek, bo zapomniałem zostawić kabelek. Znaczy kabelek zostawiłem od mojego telefonu, tego polskiego Microsofta starego, za grosze kupionego. Zaraz Wam pokażę, jak ta rewolucja kochających inaczej, jak się odbiła w Paryżu na tym. Zobaczcie, jakie słupki malują. Te słupki były takie, a teraz są takie. Vous entrez dans mon canal de YouTube. Comment? Vous entrez dans mon canal. Ah. Oui, vous voulez pas? Non, ça va, merci. D'accord. Ok, hej. To ona mi znalazła. To ona mi, proszę Państwa, znalazła mój kabelek. Ten mały kabelek tutaj. Oj, kurczę, tu rzuciłem. O, tu go dziś rzuciłem. Potem Wam pokażę. To idę z wózkiem dalej. I widzicie. O, gołąbek, nie wziąłem mi chlebka, bo tylko trzy kawałki dalej. Ten kulawy trzeba było mu dać jeść. Troszkę jest. No co, dajcie suba na YouTube, suba mi rośnie oglądalność. Zobaczcie, coraz więcej rowerów jest. We Francji tam pani się bierze. Stała, otwierdzi mieszkanko. Zobaczcie, tak wyglądają samochody w Paryżu. Mi też tak zniszczono. Renomastera, zobaczcie. Tak złodzieje kradną, niszczą, jak zobaczą takiego tranzyta. Tu zniszczony jest, zobaczymy na zostałej stronie, to już jest. A tu przechodziłem jeszcze, to jest praca. Okej. Się widziało, się filmowało. Smartfon. Zobaczcie, wszystko na ulicy jest, tak są pomalowane. Różne. Okiennice. Bo tu, proszę Państwa, nie dba się o czyjąś własność, czego aż zanadto doświadczyłem. Słuchajcie, bądźcie wojownikami. Zrobię Wam film. Jestem super bohaterem, Wy nawet nie wiecie. Każdy, kto nie przyjął tych, jak to się nazywa, tych trucizny w ramię, przez 2 lata, co Was zmuszali, został bohaterem. A tu jakie rowery? Widzieliście takie rowery? Ja już widziałem, ale Wam specjalnie podobne widziałem, widzicie? Takie technologie mają. Siedzenie mu ukradli. Widzicie, nie sieją, nie orzą, a zbierają. Ja akurat mało zbieram, bo nie było. Tam kiedyś mieszkałem na Fusz z Leszkiem, który mi dużo pieniędzy nie oddał. Chyba. Do Francji. I w skuterki. Mieli trochę więcej. Aluę do wynajęcia. No widzicie, sklep mogę założyć. Kto chce sprzedawać w sklepie? Zobaczcie. Ja zawsze lubiłem w sklepie. Włączę nową kanał YouTube. No nie, tutaj będzie jeszcze jeden, pomyliłem się. Zobaczcie, tam gołąbki chodzą, a tutaj nie ma kto im pokruszyć tego. Ja im pokruszę, trochę chociaż. Zalika ta ładnie tutaj. Nie powinno się chyba deptać, ale jak gniazd jest twardy, to trzeba go jak młotem uderzyć. Widzicie, wózeczki, które ja zbierałem na ulicy, to biorę, proszę Państwa, można tutaj teraz kupić. Wam pokażę ceny. Jakie są ceny? 26,90. A tu jest za 0 euro. Proszę. Macie porównanie. Takie walizki też się znajdują na ulicy. A tu mi kiedyś mnie napadł taki bezdomny. Tam kiedyś mi zrobiłem zdjęcie. Na tym ten alert korona wirusa. Widzicie, jak fajnie ludzie jedzą. Bon appétit. Proszę bardzo. Jesteśmy w metrze. Chodzimy do metra. Ho, ho, ho. Zamykają. Se uwreł, no. Myślałem, że zamykają metro, ale nie.
wchodzi. Nie przyjmuje się o żadne bilety. Nie ma co się przejmować. Kontrola, bo to jest wyjątkowo sporadyczna. Mogę ją obejść tam. Przechodzę koło drugi, się tu można nawet pod to przejść. Zobaczcie, kto się bije. Kto się tam buja. Dwie złota to przejść wstępnie. Zobaczymy, czy się przejdzie, czy nie. Widzicie, buja się. Już potem przetegowałem. Widzicie, tu jest zrobione tak, że można przejść. To chyba nasi to popsuli tak, żeby się można było chodzić. No gdzie jedziemy? Na Châtillon? A nie, tak. Nie. A tak, Saint-Lazare. I na E jedziemy do Saint-Gani teraz. 552. Żebyście mieli kilometrze drogi są. Druga ulica pod górę w lewo, Ria Panin, tam macie darmóweczkę, sekul katolik. Od poniedziałku do piątku, proszę ja was, i bierzecie pod górkę, jedziecie, druga ulica prosto, znaczy w lewo, druga pod górkę w lewo, nie licząc tego skrzyżowania, co się z metra wychodzi. No i tam od 9 do 11 trzeba być mniej więcej, bo do 11 już zamierzam, znaczy do 12, ale o 11 już tylko wygnali, znaczy wygnają, każą opuścić salę komputerową. Wiecie, co mówili? Od Château-Montrouge i Port-de-Vent. Ktoś zostawił bagaż, więc była jakaś ewakuacja. Château-Montrouge, to gdzieś tutaj będzie. Nie wiem, gdzie ten to tutaj jest, gdzieś tutaj go. Château-Montrouge. Bonbon, to gdzieś tutaj będzie, coś mi się wydawało. No tak, Bonbon jest tutaj. Ktoś zostawił bagaż i metro zamknęli. Ale nasze chyba przyjdzie, za 3 minuty mamy za 21. O, 21 to jest nienormalne. Czyli może nie być pociągu i się spóźnię do... Saint-Gani. A chciałem się wykąpać, ale nie to dążę w Czerwonym Krzyżu się wykąpać. Po prostu, żeby coś z sobą zrobić, trzeba coś robić, nie? O kachę się widział Janusz Pijanka. Proszę. Subskrypcją. Proszę. Polski Kościół w Paryżu. Wziąłem biuletyn, dzisiaj byłem na mszy rano. Biuletyn najnowszy, zobaczcie, że tam byłem. Że mi kłamie, zobaczcie, o proszę bardzo. A tu jedzie metro, zobaczycie jak. Teraz wam pokażę tutaj mapkę. Nie ma problemu. Zobaczcie Paryż. Paryż jest tutaj, tu gdzie ja stoję. To zobaczcie, tu jest wieża Eiffla. Tu jest Arc de Triomphe. Tu mamy, proszę państwa, Concorde. Jak przyjechałem dzisiaj tu na Concorde. W tej chwili jestem, ja wam powiem, że o, tu jest tam metro Lacus. Na węziach się, zobaczcie, tu jedzie na Saint-Denis, Saint-Quel, a tutaj jedzie na Anier. Macie wybrać tą linię 13. A nie, widzicie? I tutaj na plus rozgałęzienie, tutaj w górę idziecie, wracacie się tym w górę, nie to skrzyżowanie, tylko pierwsza, druga ulica Apenin. To jest mała uliczka Apenin i macie od poniedziałku do piątku, od 9 do godziny 11, żeby być przed 11 jedzenie, a przede wszystkim mi chodzi o komputer. I znowu mówią, za minutę mamy. Metro teraz będzie jechało. 40 sekund. Troszeczkę mi może przechodzi. Wiecie co, nawet tutaj ta jedna tam co podawała, to mi nawet dała chusteczki, serwetki. Widziała, że mam trochę katar. Już tam wziąłem, ktoś zostawił, taki fajnego faceta poznałem. 27 kraj, mieszkał chyba z 15 lat czy ileś w Afryce. No, jeszcze jest 20 sekund, nie chcę przekroczyć tego limitu, ale proszę ja was, nie zdążę chyba, metro zaraz będzie jechało. O kachy, jedzie, słychać, nie zdążę się.